Cześć! Nie wiem, czy wiecie, jest taki nowy program w telewizji, dokładnie w TVP, nazywa się Superstarcie, a jego główną gwiazdą jest Natasza Urbańska. No tak, no jest najbardziej znaną uczestniczką. Generalnie chodzi o to, że muzycy śpiewają rzeczy zupełnie nie w swoim stylu. Coś takiego. Ale no, Natasza ma przyciągnąć widzów przed ekrany i też modowo stara się ich przyciągnąć przed Chociaż ekrany. Ma mocną konkurencję w osobie Ramony Rey. Nie wiem, czy widziałaś, ale Ramona naprawdę fajnie się tam ubiera i podobno jest czarnym koniem tego programu. Widziałam, no ale o Nataszy. No cóż, ale o Nataszy będzie dzisiaj mowa. Nataszy, która pokazuje na scenie w tym programie rzeczy swojej marki Muses. Albo takie oto na przykład bardzo bogate bollywoodzkie stroje, które pokazała w odcinku musicalowym. No powiem ci, że jak włączyłam telewizję właśnie wtedy, kiedy był zoom na piosenki musicalowe, pomyślałam sobie, Boże, jak ona jest ładna, Boże, jaka ona jest ładna, a jak często oszpeca się strojem, co? No tak, ale moim zdaniem w bollywoodzkiej odsłonie troszeczkę za bardzo wyeksponowała takie umięśnienie sylwetki, które jest charakterystyczne dla aktorki musicalowej. Czy może być za duże umięśnienie sylwetki? No nie tak, wiem, ja bym bo zaraz mówicie, że zaraz sylwetkę. Się zaczną czepiać jak ramion Kingi Rusin. To jest już ta sama kategoria ramienia. No ja jestem fanką tej urody, tej figury i dlatego tak bardzo ubolewam nad tym, kiedy Natasza robi sobie krzywdę stylizacjami, głównie jej marki Muses, bo uwielbiam ją na przykład w takim wydaniu. No, to jest Lidia Kalita, to jest bardzo eleganckie. Tak, i to jest takie nawiązanie do stylu Moniki Bellucci, trochę te Dolce & Gabbana, bardzo mi się to podoba. Natomiast, kiedy Natasza wybiera rzeczy, no, o kroju bardzo teatralnym niekiedy, na przykład jak ta suknia, no to jest bardzo dziwnie. Tutaj niestety wszelkie atuty jej figury zostały przykryte. Nie wiem też, czy ta wielka, czarna, cokolwiek to jest coś, nie zrobiło krzywdy właśnie ramionom, o których mówisz, które są szczupłe i piękne, a tutaj niestety zostały oszpecone tym dziwnym czymś. Nie lubię też za bardzo jej futurystycznych makijaży. Jeżeli już nosi Muses, to niech trzyma się tych modnych crop tops, słuchaj, i tych spódniczek w literkę A. Wygląda bardzo wdzięcznie, bardzo nowocześnie i stylowo. Wiesz, a tu cię zaskoczę, bo ja wcale nie jestem przeciwna tej stylizacji. Naprawdę? Dla mnie ta suknia, okej, jest dosyć posągowa, ale w przypadku dobrej figury nie ma problemu, że założysz worek i ta figura zginie, bo i tak wszyscy wiedzą, że jest szczupła pod spodem. Jak na Muses, ta kreacja była moim zdaniem bardzo fajna. I naprawdę prezentowała się nieźle, też dzięki skromnemu wizażowi. Natomiast no wiadomo, że Muses potrafi mieć spektakularne wpadki, na przykład fartucho kombinezon, który totalnie po prostu rozwala proporcje sylwetki w najgorszym tego słowa znaczeniu. W ogóle tkaniny są kiepskie, ale wiesz co, bo ja nie chciałabym hejtować, słuchajcie, tej marki, bo na przykład ta marka ma taki projekt, malinowy garnitur, który bardzo mi się podoba i bardzo chciałabym mieć do malinowej szminki, wyglądałoby to super. Natomiast w Muses to, co mi się nie podoba, to jest teatralność tych projektów. One są tworzone przez kostiumografkę i naprawdę tą teatralność widać. Natasza, jak wiadomo, jest aktorką między innymi musicalową, no bo przecież mamy Politę. Jest też tancerką, jest piosenkarką i jej rzeczywiście jest w tym dobrze, ale ona wtedy nie oddziela tej warstwy scenicznej od warstwy czerwono-dywanowej, casualowej, bo wiesz, jak ona przyszła na przykład do mnie na nagranie Kobiecym Okiem, ona wyglądała świetnie, była ubrana na ludzie, w ogóle na ręku miała, wiesz, gumkę do włosów. Fajnie, bezpretensjonalnie, naprawdę super. No wiesz, no ty mi pokazujesz ten garnitur, a dla mnie ten malinowy garnitur właśnie odsłania problem tej marki, którym jest udziwnienie. Każdy strój musi być sztucznie udziwniony. Tutaj jest doczepiona ta falbana pomarańczowa, sukienki też są przekombinowane, bawią się w origami, ale trochę za bardzo i to moim zdaniem jest głównym problemem Nataszy, no bo jej sylwetka jest piękna. Po co zaburzać proporcje tymi udziwnieniami? Ale wolisz ją w origami czy na przykład w takim zestawie? Wiesz, no tu mi się na przykład podoba, bo jest młodzieżowo, ale nie szczeniacko. A moim zdaniem jest właśnie zbyt młodzieżowo i za bardzo alanowa Edyta Górniak, o czym mówiłyśmy w jednym z naszych odcinków, czyli podarte dżinsy typu boyfriend, szpilki, jakaś kolorowa bluzka, plik bransoletek na ręku. Nie kupuję takiej Nataszy, dla mnie to nie jest ona. Ona nawet... Ale porównaj sobie ze stylizacją, która jest bardzo podobna, a jednak jest dużo gorsza. Tu jest właśnie przekroczona ta granica młodzieżowości, a mody szczeniackiej, tak to nazwijmy. Rzeczywiście, ta stylizacja wygląda niemal jak bliźniacza wobec tej Edyty Górniak, którą omawiałyśmy. Jak można pokazać tyle brzucha? To nie, jakby Natasza bardzo dużo ćwiczy, ma piękne to wyrzeźbione ciało, natomiast nic na siłę. Modne jest pokazywanie kawałka brzucha, a nie całości. Całość z tymi spodniami grubo pod pępek, no to jest wczesna Britney Spears. Natomiast tutaj mi się całkiem podoba i uważam za fajne te buty szpilki Adidasa.
uważam, że to jest takie mrugnięcie okiem modowe. Fajna torebka, to jest też smokingowy żakiet, bardzo modny, jak wiemy, zdaje się od Lili Kality. Zarzucone tylko na ramię, rozpuszczone włosy. I te takie bokserskie shorty, tu jest bardzo dużo luzu. No, tak. Jakkolwiek nie byłabym przekonana do butów sportowych na szpilkach, to do tej stylizacji się bardzo sprawdzają, bo całość to jest czarny luz. I bum, coś bardzo kontrastowego, coś zaskakującego. A co myślisz o tej niebieskiej sukience, takiej cieniowanej trochę, ale Robert kupisz swoją drogę, to Muses, w której Natasza pojawiła się w programie? No tak, ja to widziałam rzeczywiście w telewizji. Ona wyglądała w tym dobrze, zwłaszcza, że śpiewała Manam i całość, jakby rockowy klimat był zachowany. A wiesz, że sytuacja... Nie wygląda to jak Muses, rzeczywiście wygląda to jak Robert kupisz. Tak, wiesz, to jest w ogóle zabawna historia, bo tutaj miały być jakieś bardzo fancy pansy spodnie, no ale coś nie wyszło z garderobianą i padło na sukienkę Muses. Masz rację, wygląda dobrze, no ale ja bym tutaj się bała zarzutu o kobie. Znaczy ona jest znacznie bardziej dekorowana niż rzeczy Kupisza i moim zdaniem wygląda fajniej niż podobne sukienki Kupisza. Ale no rzeczywiście nie jest to styl Muses. Styl Muses to jest właśnie robienie origami z tkaniny na siłę, wbrew woli tkaniny czasem. No dobrze, a jaki jest styl Nataszy w takim razie? No dla mnie jest tak eklektyczny, że rzeczywiście trudno go określić. Ona czasem wygląda świetnie, czasem wygląda bardzo źle. Moim zdaniem no problemem jest właśnie ta chęć promowania swojej marki, bo nic na siłę. A moim zdaniem problemem jest też chęć promowania rewelacyjnie wyrzeźbionej figury za bardzo oraz tego, że nie mam jeszcze lat 40, więc będę udawała 25. Naprawdę to jest kompletnie niepotrzebne. Ja jak powiedziałam, wolę Nataszę w wersji glamour. Nie high glamour, tylko właśnie minimalistycznej wersji glamour, którą bardzo lubię. Jeżeli postawi na jeden mocny akcent jak te buty, super. Jeżeli na więcej niż jeden, too much. Widzisz, a co to też nie jest stylizacja tak naprawdę do kobiety tuż przed 40, ale dlatego, że ona wygląda tak bardzo młodo, ma tak młodą buzię, tak to się sprawdza. Jest tak śliczna. Tylko trzeba znać umiar. To prawda, we wszystkim, moi drodzy, we wszystkim. Zapraszamy Was na nasz Facebook, Styl i Pieprz i do zobaczenia wkrótce. Cześć.